Śmierdzi po prostu zgnilizną, fekaliami, rozkładającym się mięsem. Biegunki, wymioty, lekarze nazywają to trzydniówkami i na tym się kończy. Bo lekarz rozkłada ręce i on nie wie, z czego to jest. Powiedział, najlepiej się stąd wyprowadzić. Fetor, reportaż o ekologicznej bombie w Bytomiu. Kopalnia reportaży, środa 18.15 i 21.10. Kiedy zecer cierpliwie ułożył tekst strony z czcionek, przed drukowaniem trzeba było na nią nanieść farbę drukarską. Na co musiał zwrócić uwagę zecer i czym zajmował się Gizer? W cyklu Czas niedawno przeszły, tym razem opowiemy o początku druku w Polsce. Środa, godzina 19.10.